Siema wszystkim, tu Palar i wracamy sobie do Baldur's Gate'a. Jesteśmy w drodze do gospody pod pomocą dłonią i atakuje nas już Giberling, którym powinniśmy się szybko rozprawić. Zieloną śmiercią, niszczycielem światu. Okej, tak jest. Tu na razie na tej mapie nic ciekawego nas nie czeka, dopiero za chwilę sobie tam wrócimy. Ale jeszcze przed tym, o właśnie, w tym kamieniu tutaj. No pokaż się, łapko. Mówiliście, zrobię łapko złodziejko, pokaż się. Nie, zrobię się pokazał. Co chcecie. Co mamy za wroga? Wilk. Odbiorę ci trzechnicy do właściwych rozmiarów. Może zrobimy to inaczej. Chociaż nie, możemy tak. Czego chcecie? Tutaj jejku, ta kamera to jest masakra na tym. Coś na tej modyfikacji gremi? Rozdzielczości. Użyj drążenia Larrocha. Tutaj pobiegaj. No atakuje cię, atakuje cię. Odbiorę ci życie. Całuj się. No, dobra, padł. Wilczur. No pokaż się, łapko. Dobrze mówię. Tak, tutaj jest ten pierścień. O, było, było, było. No, jest, jest, mam. I tutaj jest właśnie pierścień ochrony, plus jeden. Na szczęście nie musimy mieć zidentyfikowanych przedmiotów, żeby je nosić, przynajmniej większość, bo tutaj nikt nie ma na tyle, nie jest na tyle mądry, żeby rozpoznać ten przedmiot od razu. Także tutaj założymy, od razu widzimy, że klasa pancerza zmniejszyła się Montaronowi. To jest dobrze, bo w drugiej części Dungeons & Dragons im mniejsza ta klasa pancerza, tym jest lepiej. No i teraz na północ do pomocnej dłoni. O, następny Giberling. Nawet dwa. A rzeki spływają krwią. Okay, możemy iść dalej. Tak, on nam tutaj nie. Już jesteśmy praktycznie na skraju mapy. I jest. Nasz cel podróży. Tutaj te animacje, no to kiedyś było coś. Pamiętam, że to jest gra z 98 roku. I tutaj widzimy wielkie zamczysko, to właśnie ta gospoda, zamczysko, no. No w każdym razie to wielkie coś to jest właśnie gospoda, do której zmierzamy. Wcześniej jeszcze dobrze byłoby odpocząć i zregenerować ten jeden czar u Xara. Okej. Okay. W środku nie moglibyśmy odpocząć w ten sposób. Natychmiast by nas obudzono i potraktowano jak jakichś bezdomnych. W każdym razie tutaj wejdziemy sobie, bo otrzymamy jeden z questów. Do środeczka. Co takiego? Niech porozmawia nasza główna bohaterka. Powiedz. Ależ oczywiście, w czym możemy pani pomóc? Jasne, że ci pomożemy. Jak hobogobliny ukradły jej pierścień, który odzyskamy dla niej, ale to już jak dołączymy do drużyny Kaida i Ahaire. A idziemy to zrobić właśnie teraz, na razie do świątyni zaglądać nie będziemy, bo nie ma sensu. Jak ten Montaron śmiesznie z tym mieczykiem biega. No tutaj dosyć rankowo się wydaje jest. Okej. Okay. A teraz jakiś szyk tutaj niech ustalimy. A pocałuj się w... Czego? Wy się ustawcie tutaj. Tak? Prosta sprawa. Ksarty tutaj. Tracić czego chcę. Zrobię witaj, co chcecie. O, słychać było, że ktoś nas już chce zagadać. Tarnesz. Mamy się tu spotkać z przyjaciółmi. Przykro mi, ale nie, nie sądzę, byś był osobą, z którą miałem się tu spotkać, miałam. Bo w sumie on niby do Jessy gada, czyli naszej głównej bohaterki, ale Montarona zagadał.
Masz coś dla mnie? My też mamy coś dla ciebie. Mamy dla ciebie strzałę, mamy dla ciebie pocisk z procy i mamy dla ciebie śmiercionośne zaklęcie. Mamy śmiercionośne zaklęcie, o właśnie takie. A tego tanki nie spokojnie. Ta walka, jak widzicie, nie jest zbyt trudna. Zresztą tutaj by w razie czego pomogli nam i strażnicy, którzy teraz sobie ziewają. Jakiś list miał. List gończy. Niech wszem o złych intencjach będzie wiadomo, że na głowę przybranego dziecka Goriona imieniem Jessa została wyznaczona nagroda. Ostatnią osobę tę widziano w Candle Keep powinna zostać jak najszybciej zabita. Ci, którzy udowodnią, że zadanie wykonali, otrzymają nie mniej niż 200 sztuk złota. Tylko na tyle mnie cenicie. Jak zwykle zdradzenie tych informacji przedstawicielom prawa nie jest wskazane. No i tutaj jeszcze jakieś zwoje, niech to na razie wszystko do Xara idzie, ale jego tego uczyć nie będziemy. Tutaj możemy dać magiczny pocisk sobie tu wsadź. Nie będziesz naszym głównym magiem. Ewentualnie mógłbym w sumie z Imoen zrobić maga, jak już awansuje, od razu na pierwszym levelu jej dać, a później zamiast tego jakiegoś innego złodzieja sobie do drużyny wcielić. I to jest pomysł, nad którym będę musiał się poważniej zastanowić. Ona ma całkiem niezłą inteligencję, byłaby dobrym magiem. Okej, okay, no i wejdźmy sobie teraz do gospody. Zrobię, co chcę. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem, żeby Imoen dualklasować jak najszybciej na maga i z niej zrobić taką pierwszą maginię drużyny? Jakiegoś innego złodzieja sobie znaleźć, czy złodziejkę? Kurczę, będę musiał przeanalizować NPC-ów i zastanowić się nad ich doborem pod kątem właśnie z dwuklasowania jak najszybszego Imoen. Bo Xar jest za słaby, zresztą nie przepadam za gościem. Za Montaronem też nie, oni są tylko przejściowo. Jak doszło do tego, że drogi są nieprzejezdne? Cóż, ze względu na ciebie i na nas, mam nadzieję, że drogi wkrótce zostaną oczyszczone. Zobaczymy się jeszcze. Pewnie, nigdzie się nie wybieram. I tutaj zgarniemy sobie kilka questów. Co chcecie. Ale zanim to zrobimy, to najpierw pogadamy z Kalidem i Aheirą, którzy są właśnie o tutaj. Co takiego? No, uspokój się, skarbie. Musimy zachować ostrożność. Dziecię. Jestem dziecięciem. No niestety, zmarło mu się. Ciekawe, jakby to wyglądała cała gra, jakby na przykład on przeżył tą zasadzkę. To też by było ciekawe. Taka alternatywna wersja tej historii. No bo po prostu Gorion jako jeden z towarzyszy. Idę już do Nashkel. Moi obecni towarzysze również chcą tam zajrzeć. Okej, i mamy Kalida, na którym się zastanawiałem, żeby zrobić go pierwszym tankiem drużyny. Co jest możliwe, ty masz miksturę niewidzialności, to dla Imoen się bardziej to na razie przyda. Ty masz sam kijek. Tak, teraz trzeba zrobić zakupy. Tak? Także bierzemy postać z największą charyzmą. I zaraz zwiedzimy górne części gospody i zdobędziemy questy. Co z tobą u licha? Łagodny, strasznie kiepsko. Co masz do sprzedania? Tutaj nie będziemy z nim gadać. Po kolei najpierw sprzedajemy, co nam niepotrzebne, czyli wszystko to. Mistura uzdrowienia jest potrzebna. Diament za 500 sztuk złota. Ładnie to nam budżet podreperuje. Na razie tych zwoi nie sprzedaję. Będzie miała Imoen ewentualnie, jeśli zdecyduje się z niej zrobić maga. Ale dobra, po kolei. My tu potrzebujemy ekwipunek dla nich. Długi łuk refleksyjny. Montaron będzie tak, z łuku napierdzielał. To i kilka strzał od razu. Długi łuk refleksyjny. Tylko tak, żeby mi starczyło na ekwipunek dla innych bohaterów, innych towarzyszy. Dobra, troszeczkę strzał. Imoen, ty też troszeczkę strzał.
Nie bełt. Nie bełt. Strzała. Okej, Ksar, dla ciebie będzie pocisk wraz z procą. Nawet kilka tych pocisków. Ja robię taką drużynę, że pięciu atakuje na dystans i tylko jeden tankuje ich przeciwników. Trochę niebezpieczna jest ta taktyka, ale przy odpowiednim ogarze będzie ok. Zbroja skórzana, ja mam... nie wiem jaką zbroję mam, zaraz te zbroje ogarnę. Ty też będziesz napierdzielać z procy, moja droga. No, proce są dosyć słaby damage dają, no ale... jakoś trzeba sobie radzić. Chociaż jakbym ewentualnie próbował jednej z bohaterek dać strzałę, może właśnie. Tak się skończą pociski. Kalit, tobie nic. Dobra, teraz kupiłem podstawowe rzeczy. To teraz ogarnijmy sobie ekwipunek, to tutaj o masz, tak? Wojowniku złodzieju. I masz zbroję skórzaną ćwiekową, czyli najlepszą na siebie. Ty nie masz wcale zbroi, będzie trzeba ci kupić. Tobie tutaj to damy. Ty nie możesz w ogóle zbroi nosić. Mam zbroję ćwiekową, czyli najmocniejszą dla druida. Tobie będziemy mogli mocniejszą kupić, dlatego że jesteś też z wojownikiem połączona. I czysty wojownik, który ma tutaj zbroję paskową. Moja gospoda stoi otwory dla wszystkich, wróćmy do sklepu. Którzy umieją się zachować. Czyli Imoen musimy kupić jakąś zbroję. Imoen, tobie tylko na skórzaną możesz nosić. Chyba, że dostaniesz w spadku po jachejrze ćwiekową. Chyba tak będzie. Zbroja paskowa dla ciebie. Tak, a dla ciebie Kali tutaj, bo ty masz już paskową. Jak nie masz, to się zamienisz z Jaheirą. Ale tobie kupimy, nie, te tarcze były niżej. Tobie kupimy tarczę średnią, tak jest. A ty masz już tarczę średnią, oh my god, mój błąd. Dobra, ale ty masz zbroję paskową, ty też już... A ty miałaś skórzaną zwykłą zbroję. No to nawet to dostaniesz, o. Tak. I jakoś to chwilowo wygląda. Coś trochę mamy, pocisków w zapasie. Tutaj miksturka lecznicza, damy Kalidowi więcej, niech on ma, bo będzie tankował. Ma ktoś dwie? Nie ma. No dobra, ale na tym sobie skończymy ten odcinek. Także do usłyszenia następnym razem. Cześć! Siadaj.